Gdyby muzyka mogła mieć ciało, wybrałaby ciało na pewno mojego gościa. Gdyby kariera muzyczna, talent mógł mieć nogi i na nich sobie podróżować po świecie, na pewno wybrałoby właśnie nogi e, tej osoby, która siedzi obok mnie. A jest nią dzisiaj Marina Łuczenko. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. <grym> Entuzjastycznie. Trochę tak ten. Mamy dzisiaj spore problemy chyba. Ty e, masz nie przez pane noce? Tak. Trochę nie przez pane noce. Wszystko przez. E, wszystko przez tak zwaną podjarkę tym wszystkim, co się dzieje, po prostu jestem tak zafascynowana, że po prostu nie mogę zasnąć, kładę się do łóżka, bali mi serce i po prostu myślę o tym wszystkim, co muszę zrobić na drugi dzień, no i tak właśnie mija noc i już jest poranek, mówię okej, okay, trzeba wstawać i tak dwie noce. Dlaczego raptem stało się tak, że Ciebie nie było? Pracowałam z różnymi producentami, no... Te współprace nie, nie dochodziły do skutku, że tak powiem. Niekoniecznie z mojej winy bądź producenta. Nie chcę nikogo winić, ale no, tak jakoś się. Ale wiemy o kim mowa. <grych> ale tak jakoś się działo. Że po prostu te współprace były popsute i no i jakby nic dalej się nie wydarzyło. No, robiłam płytę z jednym producentem, nic, potem jakoś to się po prostu popsuło. Jakby ja cały czas mam bardzo dobre relacje z każdym z moich producentów, których bardzo szanuję i pozdrawiam, ale, ale jakby no, tam były problemy z innej strony, o której nie chciałabym mówić. W każdym razie no, zaczynam z jednym, z drugim, z trzecim, z czwartym, i tak minęło dwa lata. I ja po prostu a w międzyczasie tutaj po bankietach, tu gdzie ja w ogóle tak naprawdę wcześniej nigdy nie patrzyłam na to z tej strony, że to trzeba tam chodzić, jakby sprzedawać się, że tak powiem, ale jakby gdzieś tam w to weszłam. Starałam się jakby wczuć się w to, myśląc, że hmm, to, może, to może tak trzeba, no jakby byłam młoda, niedoświadczona, po prostu pod wpływem nieodpowiednich ludzi, którzy byli wokół mnie. No i ta kariera gdzieś się w ogóle kompletnie zagalopowała, nie w to miejsce, w które miała. Czy de -debiutan, de debiutant, czy polski, polska gwiazda, polski artysta musi najpierw dostać me mega mocnego kopa od branży, po prostu zostać skopany jak, wiesz, jakiś mega kundel, żeby dojść do tego, że płytę trzeba wydać za własne pieniądze, że trzeba ją samemu skomponować i postawić tylko i wyłącznie na swoją intuicję i do tego mieć fajną menadżerkę, menedżer którą masz teraz. Wiesz co, to jest tak, ja nie uważam, że jakby nie wiem mam odradzać wszystkim, nie wiem, podpisywania kontraktu i tak dalej, bo każdy ma swoją drogę i każdy dokonuje własnych wyborów i e, wiesz, ma swoje decyzje. Może komuś właśnie, wiesz, no nie ma, nie wszyscy ludzie e, lubią być tacy, nie wiem, władczy, no może to źle zabrzmi, że władczy, ale generalnie jakby tak czuwać nad wszystkim. Niektórzy lubią właśnie, żeby ktoś robił coś za nich, pomagał im, wiesz, jakby ja na początku zaufałam nieodpowiedniej osobie, przez to, że zaufałam, e, jakby nie to, że się poddałam, ale rozluźniłam się, że tak powiem, i to poszło z własnym ciągiem. I jakby, wiesz, ja stanęłam w miejscu, patrzę, co się dzieje, wiesz, moi znajomi mnie poznają w wywiadach, gdzie, wiesz, tutaj miałam kogoś na boku. A, czyli mi... było coś takiego, że ktoś ci po prostu podkreślił. No, A. wiesz, czasami tak się zdarza, e, wiesz. E, moje wywiady były no zero merytoryki, w ogóle, wiesz, jakby, no totalnie byłam jakaś opakowana w pudełko, którego totalnie nie chciałam, wiesz. Mhm. Jaka jest twoja ulubiona artystka? Polska? Polska? No. O nie musi maj. być ten top 5, może być na Znaczy powiem Ci tak, ja y, od dziecka y, cenię Edytę Górniak i y, ją słuchałam. Urczyno jest bardzo dużo zdolnych polskich artystek, które bardzo cenię, ale niekoniecznie jakby wsłuchuję się w ich twórczość, że słucham sobie, nie wiem, na iPodzie, ale uwielbiam Brodkę, Natalię Kukulską, Kaja, y, Edyta Górniak. no Dla mnie to jest, wiesz, to. Kiedyś nawet powiedziała to Edyta Górniak, właśnie ta pani, którą, którą ty lubisz, że bez pokory nie można osiągnąć sukcesu w branży rozrywkowej, w branży muzycznej. I ona wtedy piła też trochę właśnie do ciebie, że to był ten moment, kiedy ty nie za bardzo byłaś pokorna. Wiesz co? No to zależy, co to dla kogo oznacza. wiesz? Jakby ja uważam, że zawsze jest taki moment, kiedy dużo fajnych rzeczy się dzieje. Tym bardziej młoda osoba, tego nie wiem, w Stanach, nie wiem, czy obserwujesz, mhm. ale te młode gwiazdki dostają po prostu, wiesz, strzała. No wiem, Selena Gomez ponoć już ten, jest brakiem człowieka trochę, nie? Tak? No trochę. Nie wiem, tam, wiesz, no ja... Popłynęła. Wiesz, no ale ciak, patrząc na karierę, tam, wiesz, wiesz, no nie każdy ma e, tą samą drogę, ale jakby, wiesz, no... Jednak młody człowiek, jak nie ma wokół siebie bliskich ludzi, moich rodziców nie było, moi rodzice wyjechali uh -huh. za granicę, ja byłam tutaj sama, wiesz, nie ma bliskich ludzi, trochę faktycznie może oszaleć, bo to jest, wiesz, natłok fajnych emocji, e, fajnych rzeczy, które się dzieją, i nagle wiesz, no jest taka malutka sodóweczka, uh -huh. e, ale ja uważam, że ona jest super, w sensie, że naprawdę trzeba, trzeba tego doznać i nigdy więcej to się już nie powtórzy. Wiesz, ja jakby teraz zupełnie inaczej podchodzę do biznesu, ja nauczyłam się z nim żyć, jakby ja gram w tą grę. E, niedawno była premiera twojej płyty, 5 listopada. O, zrobiłaś fajną imprezę i już pojawiły się informacje na pewnym serwisie hmm, rozgrywkowo-plotkarskim, hmm. uh -huh. e, że generalnie praktycznie nikt nie przyszedł na imprezę. Praktycznie. praktycznie. Dobrze, że nikt. było to słowo Co, praktycznie. Wiesz, to była tak wspaniała impreza. Nie podejrzewałam, że przyjdzie... Przyszli praktycznie wszyscy moi przyjaciele, znajomi, patroni, wszyscy, wszyscy ważni ludzie, których zaprosiłam, ważni, którzy przyczynili się do powstania płyty, teledysku, nie wiem, strony internetowej, wszyscy, którzy po prostu mnie wspierają i pomagają i wkładają w to serce pracę i swój talent mhm. i pasję. I w ogóle, wiesz, byłam w szoku, bo zaczęłam od koncertu, specjalnie dla, dla gości był koncert, i zobaczyłam po prostu zapełniony cały klub. Ile było Klub jest no, ponad 300, a klub jest na 400 osób. Ja bałam się, że. że Według się nie tej zwiększa. informacji było trzy osoby. No właśnie. E, ale to jest często tak, że właśnie no, no, niestety, no, taki jest polski rynek show biznesowy. W Stanach ostatnio był tutaj Robert Kozyra, rozmawialiśmy o tym mhm. e, i doszliśmy do wniosku i doszliśmy do wspólnego konsensusu, że Stany Zjednoczone i tamten rynek e, jakby różni się od tego w, u nas w Polsce, bo nasz polski jest taki, że jak ty coś osiągniesz, to najpierw musisz być mocno skopana, tak jak mhm. już rozmawialiśmy. Ewentualnie później możesz tą karierę robić, na przykład, nie wiem czy wiesz, Karolina Korwin-Piotrowska, tak. kojarzysz? Oczywiście. Powiedziała kiedyś tak. Dzieje się i dobrze. Karinę, karierę Mariny można uznać za zakończoną. Niedawno widziałam, jak w jakimś programie pokazywała, jak u kogo robić sobie szałowe paznokcie. Szał, a nie słowa o muzie, może powinna tylko o paznokciach opowiadać. Szkoda, bo potencjał miała, czemu przyszły czasy Chyba, że dzięki Sableski w ogóle zaistniała. Nikt y, o niej wcześniej nie słyszał. Od kolejna ładna dziewusia. Nie robię to na to, Znaczy masz mocną No Wiesz, wtórę. no wiesz co, no jakby trzeba znać swoją wartość i y, jakby to, co w życiu chcesz zrobić, bo wiesz, no jakby... A takie słowa tak, dla mnie nie spodek... mają wiesz, żadnego poparcia. No, jakby wiesz, ja, ja całe życie robię to, co robię, śpiewam od dziecka, poświęciłam nawet naukę, wiesz, na to, żeby po prostu wyjeżdżać, kształcić się cały czas. Ja jeździłam tylko na warsztaty, ja nie jeździłam na wakacje. Cały czas były warsztaty, warsztaty muzyczne, festiwale. Później był, wiesz, ten taniec z gwiazdami, do którego zostałam zaproszona. A wiesz, to był też dla mnie ciężki krok, bo w ogóle gwiazdą się nie czułam, a dostałam zaproszenie do tak wielkiego programu, wiesz. Mhm. Wiedziałam, że to będzie takie moje wejście, ale wiedziałam, że mogę to fajnie wykorzystać, bo. Rozmawiając z produkcją, poprosiłam ich, że ok, wezmę udział. Wiem, że dla was będę jakąś tam fajną zajawką, bo nikt jej nie zna, z Ukrainy, <grym> prawda? Będziesz No ale generalnie, jakby ja poprosiłam ich, żebym mogła wystąpić w tym programie. Jak odpadnę, żebym miała swoje pięć minut, no i wystąpiłam, i potem posypały się propozycje, kontrakty. I to, jakby powiem szczerze, taki był no, znaczący moment w moim, w moim życiu. Czy nie można na przykład pojechać do Stanów Zjednoczonych na wycieczkę. Mhm. Wstrzelić się w moment, kiedy będą castingi do X Factor, mhm. mam talent. Dwa razy w życiu miałam taki moment, że chciałam już wyjeżdżać, bo mówię kurczę, no jeżeli nie jest możliwe tutaj zrobić tego, co ja, o co ja walczę przez całe życie to może fakt nie wiem pakuję się wyjeżdżam za granicę po prostu nie wiem spróbuję na nowo życia mhm. ale powiem ci że to by było bardzo tchórzowskie i takie słabe wiesz jakby mi zależy bardzo na tym żeby e, tutaj w Polsce zaistnieć żeby zabrać fajnych fanów moich którzy będą mnie wspierać którzy mi pomogą e, i nam tak naprawdę bo wiesz co jest najfajniejsze żeby zaistnieć za granicą jako polka wiesz Pokazać nasz no. kraj z fajnej strony. Po to robię taki materiał, wiesz, jakby dobieram odpowiednich ludzi do współpracy, żeby ten materiał był jak najlepszy, jak naj, najfajniej wiesz, zrobiony na najwyższym poziomie. Po to, żeby jak miałby się tam udać, nie było wciachu. Wiesz. Nie do końca jestem zwolenniczką tych wszystkich programów, tym nie będę wymieniać jakich, mm -hmm. ale szukających talentów. Zazwyczaj te programy troszeczkę gubią prawdziwe talenty. Artysta pełnowartościowy to taki, który po prostu wkłada duszę do swojej płyty. Mm -hmm. y i jakby tym wszystkim, wiesz, zarządza, a nie dostaje gotowe piosenki, bo nie ma nic łatwiejszego, dostać piosenkę z publishingu i nagrać płytę w miesiąc. Wytwórnia robi za ciebie okładkę, sesje ci robią, stajesz tam, wiesz. I już jest git. Wiesz, dlatego mówię, no piękny wokal to nie wszystko. Dla mnie jakby wiesz, jak ja słucham zagranicznych artystów, polskich też, mhm. polskich też, słucham to Polskich ee, też. Tak. Nie, 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 naprawdę. Ale Kukulska ja uwieram, jest fajna. Kukulska jest super, i Brodka jest super, i Kaja, i Edyta. Naprawdę jest bardzo dużo zdolnych, fajnych artystów w Polsce. I, i słychać tam duszę, wiesz, uh -huh. że jakby czuję, że oni, o, one w tym są.